Jeremie! Witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w Mdinie, średniowiecznej stolicy państwa Malta. No i naturalnie, że weszliśmy na mury, zobaczcie, takie 3-metrowe mury, które otaczają całe miasto, niecałe samą centrum miasta, bo miasto jest za rowem. No i jak to wszędzie, wyremontowane pięknie, nic dla mnie interesującego nie ma. Tylko żeby zobaczyć, że to twierdza w kształcie gwiaździstym. Żeby można było porównać do na przykład Chłodzka, czy jakichś twierdz w starożytnej Turcji. Także tutaj jeszcze jest jedna twierdza, nazywa się Marsowa Skala, czy Marsa Skala. Także tam też pojedziemy, a tutaj tylko piękny widok. Prawidłowe założenie w centrum wyspy, stolica, także jak z portu gdzieś zaatakują, to i tak dopóki dojdą na piechotę, to mają czas do obrony. Także podziwiamy widoki i jest pięknie, świeże powietrze, nie ma upałów, a za chwilę przyjedzie masa turystów i wtedy będzie głośno i hałaśliwie. Spacer po średniowiecznych murach Mediny. I tutaj patrzmy się, tutaj jeszcze tradycji się dotrzymuje, czyli flaga Biały Krzyż, czyli flaga rycerzy maltańskich, czyli w stolicy dochowują tradycji i nawet nie narodową flagę wieszają, a rycerzy maltańskich. I oczywiście mamy pozostałości kolonialne, czyli budka telefoniczna. No to już nie takie stare, ale Jaguar też tutaj się znajduje, w takim placu przy kościele głównym w Mdinie. Kończymy spacer po twierdzy Mdina. Czyli gwiaździsta twierdza średniowieczna, ale symbolika, jak pamiętamy, co tutaj przy głównej bramie? Lwy. Czyli wiemy, na jakim terytorium znajdujemy się. Czyli tutaj sięgała władza lwów, nie smoków, nie byka, jak w Egipcie, a tylko lwy. Także jedziemy do następnego miejsca i może tam coś interesującego znajdziemy. Witam Was. Fajnie wyglądam? Dziękuję, cieszę się. Teraz już mamy w końcu koszulkę kanału Dr. Franz. Popularyzacja kanału będzie jeszcze oczywiście na Waszych plecach i na klacie. Dzięki, że będziecie wspierali mnie i będziecie robić dla mnie reklamę, żeby ludzie oglądali i cieszyli się tym, co ja robię. Dziękuję. Dotarliśmy do kolejnego miejsca naszych poszukiwań, powiedzmy tak, bo nazwa mi bardzo się skojarzyła z czymś bardziej polską. Marsa Skala to się nazywa. Także dlaczego Marsa Skala? Bo nie wiem. Ale przyjechałem od razu pomnik, to park się nazywa, rodzinny park wypoczynku, stadion zbudowany, Marsa Skala. Ale patrzmy się, pomnik. Ustawiony megalit i fragmenty, wszystko co było starego, co znaleźli, nie wiadomo z jakiego okresu, fragmenty kolumn, jakieś bloki, fundamentów czy coś takiego, wszystko to zostało pozbierane i ufundowane. Pomnik, tak, poskładana sterta kamieni i to się nazywa u nas awangard
albo jakiś inny styl. Także popatrzmy się, tutaj fragment kolumny, tutaj narożniki powycinamy, no i ciężko. Zaraz weźmiemy kamerę, przybliżymy te fragmenty i będziemy widzieli, co to jest. Jakie fragmenty możemy tutaj znaleźć? No tutaj widać, że ręczna robota, krzywo, absolutnie się zgadzamy, ale tutaj narożny bloczek też wyfryzowany, ręczna robota, to odróżniamy spokojnie. I tutaj zapraszam, popatrzcie się. No, dwa paznokcie to już za duże. Nie są to ślady trójkątne odwiert, ale te, które w kamieniołomach znajduję, pokazuję na cztery moje palce. I takich rzeczy proszę nie mylić, bo to współcześnie technologiczne i po prostu ręka operatorowi się trzęsła. Zapraszam tutaj, będziemy szukali starożytnych. Czy znajdziemy coś takiego? No to widać, że to ręczna robota. Widać, jak majster młotkował różne kierunki. Tutaj w tą stronę uderzał, tutaj w tą, czy przycinak tak ustawiał. I te wszystkie ślady tutaj widzimy. Kiedy pracuje maszyna, tych rzeczy nie ma. No i tutaj patrzymy się, to będą jakieś rzymskie, czy coś takiego, w stylu rzymskim, budowla. I, czyli taki obiekt gdzieś tutaj w tym terenie się znajdował, te kamienie pozbierano, przywieziono i ufundowano nowy pomnik. Pięknie. No i tutaj, jak widzimy, prawdopodobnie pozostałości zapraw murarskich. Tutaj, jakby to było pojedyncze, to by się zastanawiało, że to próbowali gdzieś przykleić. Ale tutaj na kolejnym kamieniu, tutaj tak samo widzimy. Czyli te kamienie oryginalne z narożnikami wykutymi, widzimy tutaj wykucie równo, fajne, ale to widać, że ręczna robota. To jest chropowate, nie ma żadnego porównania z tym, co jakie ślady obróbki mamy w Polsce. No i ta zaprawa będzie, jak to tak zwany cement rzymski, z pyłu wulkanicznego prawdopodobnie, ale trzeba wziąć próbkę i będziemy widzieli. Tutaj fragmenty żelastwa, czyli to już było, tutaj otwory. Z żelazem to można się pomylić, bo jak mówiłem, albo to już było wtórnie raz wykorzystywano i żelazo zostało, lub tak jak w świątyni tego mauzoleum w Turcji pokazywałem, to tam też klamry z żelaza zrobione, a datowane jeszcze przed 300 lat przed naszą erą. No i tutaj tak samo narożnik i tutaj ten fragment gdzieś od całego budynku uzbierali. Widzimy, poukładali, a brakowało im. Ale te kamienie, tutaj widać pracę trakowej, piły trakowej, bo tutaj widzimy ślady takie. Ale to jest, jak nawet była trakowa piła, to niezbyt precyzyjna, bo widać nierówne te ślady. Ale odstęp prawie centymetr każdy. Nie jest to precyzyjna praca, no tylko możemy zwrócić. Dlaczego takie kąty? Czyli architekt, który zbudował ten pomnik, nie miał nawet pomysłu, jak wykorzystać pozostałości ze starożytnych budowli. I tutaj też widzimy ten cement na bocznej ścianie, czyli na pewno to jest oryginalne, tak jak było budowano. Ale zakładam, że to może być okres rzymski. To idziemy tam. Tam mamy kamieniołom stary i tam pójdziemy, zobaczymy, czy coś jest. No i tak, nie jesteśmy w Parku Bendarskiego, a takie skały piękne i takie ślady wiercenia, nie trzeba ich długo szukać. Tutaj, proszę bardzo, tutaj ten ślad, tam na górze, tam. I wyobraźcie sobie, długo tego nie musiałem szukać, bo popatrzyłem się tylko w Google'ach, że to nazywa się Marsa Skala. Skala po polsku oczywiście wiemy i w językach słowiańskich, a Mars to Bóg wojny. Czyli co to tam było? Już możemy sobie wyobrażać. I nikt nie wiedział, że tutaj takie kamienie, takie skały piękne z trójkątnymi śladami wiercenia. Tak samo jak u nas w Krakowie. Także jedziemy oglądać szczegóły, ale jesteśmy na Marsie, skale na Malcie.
zwrócić uwagę, tak samo jak w Parku Bednarskiego czy w Małopolsce, mamy ten ślad trójkątnego wiercenia i pęknięcie zgodnie na w rogach tego otworu 120 stopni. I ten fragment skały tutaj odlupany został, a ten w tą stronę. I tak pozyskiwano kamienie. No i takich śladów na Marsie i skale. I tutaj takie jakieś narosty, czarny kolor. Wyglądają jak bitumin. No tutaj przejdę się kolejna. Tutaj kolejny ślad wiercenia. Czyli te maszynki były powszechne. Nawet dostarczane na Maltę. To przejdziemy się cały ten kamieniolom. Tutaj zrobili park rodzinny. Marsa Skala. Będziemy pamiętać Bóg wojny i polska nazwa Skala. Nie ma żadnego rok. I tutaj widzimy, że to narzędzie było poręczne, przenośne, łatwe w obsłudze. I gościu stanął tutaj już na takim schodku, ustawił narzędzie i wywiercił dotąd. I znowu skala została rozlupana. A tutaj w skale widzimy takie same skamieniałości, jak wczoraj byliśmy na Gozo. Takie dyski. To nie skamieniałość, to kość w wapieniach. Jakieś zwierzątko poszukam w internecie, może znajdę. No i jak już wielokrotnie opowiadałem, co nasza cywilizacja robi. Zwykle stare kamieniolomy to wykorzystujemy jako zlomy, śmietniki. Wszystko trzeba zasypać. To jest w Libanie, w Egipcie. No i u nas też niestety. Ale tutaj, patrzmy się, zrobili przetwórnie śmieci. Odór jest niesamowity, ale jakiś mądrala powiedział, że tutaj trzeba stadion zbudować i chyba piłkarze będą się cieszyli, grając w piłkę i wąchając odchody ze śmietnika. No trudno. To nie nasz kraj i nie nasze obyczaje. Tutaj w górnej części tego masywu patrzymy się, że skala była zwietrzała i spękana. To nie używano wierteł, a po prostu prawdopodobnie po tych śladach sądząc, to był użyty młotek pneumatyczny, taki jak teraz stosujemy, tam beton kruszymy. Ten ślad tutaj pociągnięty i tutaj też ten ślad idzie. I takie ślady, czyli takie ramię z uderzeniem i tą zwietrzałą skalę kruszono, a jak trafiali już na taką mocno skrystalizowaną całą skalę, to odwiercali tymi trójkątnymi otworami i rozsadzali na bloki. Ślady, jak mówiłem, zwietrzała skala, to używano takiego młotka pneumatycznego. Cień palca pokazuje ten ślad. Widzicie? Tutaj jeden, tutaj dalej przyjdziemy. Tutaj kolejny. Tutaj widzimy. To pociągnięte aż dotąd. Czyli znali moc tej skały, jakich narzędzi użyć, czym można było taniej kruszyć. Nie zawsze wiercono otwory. No i aby znaleźć te ślady wiercenia, to muszę trochę się poświęcić i polazić po tych kamyczkach. A idziemy tutaj na dół. Pokażę kolejne. I tutaj górna część, tutaj byliśmy, kruszono jakimś agregatem, a jak tutaj już lita skala twarda, to wiercono. I tutaj ślady tego trójkątnego wiertła. Tutaj jeden, tutaj drugi. Tutaj. Wyjdziemy, to zobaczymy i możemy sobie analizę przeprowadzić. Zapraszam, bliżej, zbliżenie. Jak widzimy, stąd zaczęto wiercieć. Był wiercić przywiercone dotąd. No i wywalony ten fragment skały. Ale tutaj takie progi. Widzimy? To niemożliwe, żeby wiertło to... Czyli ten kalcyt, który tutaj się znajduje w otworze, wtórnie wykrystalizował w tej przestrzeni. Czyli wyobraźcie sobie, ile czasu... To się muszę z geologami skonsultować, innymi oprócz mnie, bo też są inni. Ile czasu by potrzebowało, żeby tak otwór zarósł? Bo tutaj było prawdopodobnie pęknięcie w skale i powoli to zarastało.
A idziemy tam, kolejny ślad pokażę, zbliżenie, jaki ślad. To pęknięcie, jak zwykle, tylko jedna część odłamała się, a druga pękła w skalę. I z góry pokażesz, jak ten ślad wygląda. A tutaj 2 euro. I tutaj, jak widzę, trochę mniejsza średnica wiertła, ale technologia jest ta sama. No bo tutaj naszych to prawie 4 palce moje mieszczą się, a tutaj 3. I to nie były wybuchy, tak jak my stosujemy trotyl czy coś takiego, materiał wybuchowy. To nie jakiś materiał, który się rozszerzał i pękała skala. To nie były wybuchy, bo z wybuchami to widziałem wielokrotnie ślady, także proszę nie mylić. No i tutaj widzimy kolejny ślad, widzimy, że płasko, ale tam, gdzie była żyłka kalcytowa, powstał narost. I tutaj możemy sobie liczyć, domyślać się, ile czasu minęło od powstania tych trójkątnych wierceń. A jesteśmy na śmietniku, także nic. To nasza cywilizacja buduje. Jesteśmy już poza kamieniolomem, tutaj plot pięknie zrobiony. Pod kątem, później zobaczycie. Ale to jest właśnie ten kamieniolom, gdzie Marsa skala na górze, a tutaj z dołu był kamieniolom. I teraz zrobiono tutaj park, ale niestety ani dzieciaków, ani rodziców tutaj nie widzimy. Ale chodniczki porobione, krzaczki posadzone i to miejsce archeologiczne. Tylko nie, żadnych pamiątek tutaj nie widzę niestety. To właśnie widzimy krzywy plot, ale fajnie postawiony. No i tutaj możemy zakładać, że taki sprzęt był do pracy. Tutaj widzimy ten ślad i jak idzie do góry. Tam idzie do góry ponad 3 metry, czyli takie ramię olbrzymie było, żeby tę skalę. A widzieli, że to skala jest mniej więcej spękana i porowata i dlatego używali nie wiercenia, a tym zębem niszczyli skalę. No ale ta skala cała jest tak nierówna, chropowata, bo to były przełamy. I dlatego całkiem inny sposób wydobycia skał. Ale zaraz zmierzymy to. Tak, tutaj się zaczyna i dotąd. I nie odbije się. 3. No i tak, teraz pomierzyłem od tego miejsca do góry, do półeczki 3,32, czyli około 3 metrów ramię spokojnie ciągnęło jednym pociągnięciem. Widzimy. Także takie maszynki, tutaj widać taki podobny ślad. I nie muszę podskakiwać. No i tak, doszliśmy tutaj taki tunel, który jak zwykle obetonowany, fajna kratka postawiona. W środku jest tynk nałożony, nie wiadomo dlaczego i kto to zrobił. A kto to zaczął, to możemy określić po śladach trójkątnego wiercenia. Tam widzimy ten taki narożnik. Z góry nawet ten otwór cały został, a dolna część skala została wyrwana. I tam po lewej stronie drugi. Też już po kształcie i rozmiarach poznaję, że to trójkątne ślady. I dlatego to się nazywa Marsa skala. I tutaj też napis o tym świadczy. Ciężko stwierdzić, kto to zostawił. Oczywiście, że to współczesne. I kamerka nas obserwuje, że jesteśmy. Ale to napisane, że to jest tunel energetyczny. Czyli wykuli taki 3 metry tunel, żeby kable przyciągnąć. I cały otynkowany.
Marsa skalę dotarliśmy do wieży świętego Tomasza. Ale tak, wieża jest bardzo dziwna, bo to jest tak zwana twierdza gwiaździsta. Cztery kąty ma, narożniki, przy jednym z nich stoimy, ale jest wkopana do ziemi. Tutaj przed wieżą jest rotunda i zwróćmy uwagę, z jakich bloków zrobione. To nie jest podłoże, to jest fragmenty bloków, które pozostały, które zostały wykorzystane i z góry położona posadzka. Jak pięknie zrobiona. Ale nasi współcześni architekci oczywiście pozwalają na zabudowę urbanistyczną. I tutaj mamy porzucony hotel, który wygląda jak z bajki, tak? A bajka pod tytułem Władca Pierścieni. I tutaj mamy jednego z głównych personaży. Mordor, tak zwany. I jesteśmy przy południowej ścianie wieży świętego Tomasza. Ale tutaj rotunda, widzicie, jak wykonana. I jedynym dowodem, co na razie znaleźliśmy, są ślady pracy takiej samej maszyny udarowej. Czyli ten wapień jest o wiele bardziej miękkie, niż te fajne wapienie, gdzie używano trójkątnego wiercenia. I tutaj było takie udary pouderzalne. Ale takie same ślady widzieliśmy przed chwilą, tam wyżej na skale, tak zwane Marsa skale. No i tutaj ten ślad pokazuje, że i to rondo, całe rondo, było o wiele wcześniej zrobione i ta wieża była zbudowana o wiele wcześniej, bo ona znajduje się, jak widzicie, wkopana poniżej poziomu tego wzgórza. Kolejna płaszczka, widzisz, skamieniałości pozostałe, jakieś roślinki czy coś takiego, wyglądają jak rybie ości. A tutaj cała płaszczka rozchodzi się. No i jesteśmy przy tej wieży, tak zwanej świętego Tomasza, ale schodki, które wprowadzają nas na rotundę. I zwróciłem uwagę, proszę was, tutaj, z jakiego wapienia zrobione te schodki. Jaki piękny wapień z tymi skamieniałościami tych ości czy kości zwierzątek. To, co byliśmy na Gozo, tutaj takie same skamieniałości. I to specjalnie taki wapień sprowadzano, żeby tutaj wykonać schodki. I zakładam, że ta wieża jest o wiele starsza, nieżeli się zakłada historycznie, ale zaraz poszukamy, dlaczego to wieża świętego Tomasza, czyli już religia powinna była być tutaj, ale zakładam, że jest o wiele starsza, nieżeli nam podaje literatura. I tutaj piękne skamieniałości. O, no i oczywiście koparką, nasza cywilizacja po tym wszystkim jeździ koparkami. Tutaj widzimy, jak to fajnie wygląda. Dotarliśmy do fragmentu skały naturalnej, fundament, dlatego prawdopodobnie tą żółtą warstwę usunięto i dokopano się do tej litej skały, bardzo twardej. I zwróćmy uwagę, pod tym kątem nie widać, musisz obejść z drugiej strony, jakie ślady pracy tej maszyny. Tak jak w większości miejsc starożytnych, o których mówiłem, te fundamenty tego budynku były wykopane specjalnie w tym kształcie czworokątnej gwiazdy i na tym postawiono już później ten tower, tak zwany. Ale znali się na geologii jak diabli. Taką żółtą warstwę, która jest bardzo nisko zsolidowana, wygląda jak piasek prawie. I tutaj widzimy, jak ta skala idzie. To jest fragment skały, tutaj wyżej. I tam w tą stronę już skala naturalna. Także projekt gwiaździstych twierdzy, czy wież gwiaździstych, to był o wiele, wiele starszy, niż nam podaje literatura. I tutaj widzimy kolejne ślady pracy tej maszynki. Pod kątem takie rysy. To żadnych wątpliwości, kto wykonał fundamenty tej wieży. Chyba zachodnie wejście do tower. Patrzmy się, jakie tutaj ślady obróbki. Tutaj, tak, tam, tak. Tutaj na wieży, tutaj widzimy bardzo fajne
te wszystkie ślady. Tylko to moim zdaniem kombajn tak ścinał. Żuk, żuk, żuk. I taka praca maszyny. I tutaj widzimy, to jest oryginalne i było na kucie. Wieża była oddzielona, ale tutaj jak my zrobiliśmy to betonowe, żelbetonowe konstrukcje, które już się rozsypały w klimacie śródziemnomorskim i kurwa nie trzyma. Także możemy sobie ocenić, kiedy to było zrobione. To właśnie widzimy fundamenty tego fajnego wapienia ze śladami obróbki. A dlaczego tak głęboko się wkopali? Bo usuwali ten wapień, który jest bardzo, bardzo kruchy, się rozsypuje i nie trzyma się. Jak piaskowiec się zachowuje. Nieskonsolidowany i to musieli wykopać, zrobić wykop i dokopali się do dobrego wapienia. Wypoziomowali plus minus fundamenty, ale kształt tej wieży czworokątnej gwiazdy już był w projekcie od samego początku. Takie krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Zwiedziliśmy jedną twierdzę i drugą wieżę gwiaździstą tak zwaną. No i tutaj mogę się zastanowić ciężko, bo kierownik budowy, który tam remontuje, jak widzieliście, powiedział, że to data rozpoczęcia budowy 1620 rok. No ciężko. Jak ja widzę ślady obróbki na fundamentach, które datują się w innych krajach na okres prahistoryczny, podejrzewam, że 1620 to po prostu widzieli, że coś istniało, odkopali fundamenty, no i odbudowali wieżę. Pierwsza wersja odbudowy wieży była ceglana, teraz zrobiona z wapienia. I myślę, że za jakieś 50 lat, jak ja będę bardzo siwy, jak ten Gandalf, to już nikt nie będzie się zastanawiał, nikogo to nie będzie interesowało, czy jakaś cywilizacja była lepsza od nas, bo myślimy, że rozwiniemy się do tamtych czasów, już na podobnym poziomie będziemy. Także obalanie starych mitów, nawet tutaj przyjechaliśmy i to widzimy Gandalfa. Władca pierścienie, znowu wchodzimy w bajki. Do zobaczenia.